Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu Starostwa. Tak słucham tych wypowiedzi, no i tak no jest żal w sercu spowodowany tą katastrofą. No ale chciałem zwrócić uwagę, tak przeraziło mnie dzisiaj w telewizji, to manifestacja związana z miejscem pochówku. Tak popatrzyłem, w tej manifestacji uczestniczy młodzież. No i tak z rozmów z młodzieżą w domu bardzo miło mi się rozmawiało z najmłodszymi dziećmi, które chodzą do Szczepanowa, do szkoły. I Szczepanów stanął na wysokości zadania. Nauczyciela rozmawiali z dziećmi, ale zdumiewa mnie postawa szkół wyższych. Dzieci chciał coś zrobić w szkołach. Nauczyciele powiedzieli, że szkoda godzin lekcyjnych. I tak, czy w tym kraju coś się zmieni, to ja nie byłbym taki pewny. Te wydarzenia mnie trochę przerażają i chciałbym, żeby władze zwróciły uwagę na to, co się dzieje w tych szkołach, na to wychowanie w patriotyzmie. Dziękuję.